dobry. Witajcie w słowie na dobry dzień, w ten czwartkowy poranek. Kochani, kontynuujemy nasze rozważania o miłości. I na samym początku myślę, że zgodzicie się ze mną z taką myślą, że miłość jest ważna w życiu każdego człowieka. Zobaczmy, że świat i Kościół mówią o miłości. Ale kiedy przyjrzymy się temu, co mówi świat i temu, co mówi Kościół, to myślę, że zauważymy, że mówimy o dwóch różnych rzeczach. Świat, mówiąc o miłości, ma na myśli zakochanie, uprawianie miłości, a więc taki fizyczny akt seksualny. Natomiast Kościół, biblijny Kościół Jezusa Chrystusa, który mówi o miłości, odnosi ją w kontekście poświęcenia, oddania, takiej bezwarunkowej miłości, która została ukazana poprzez Jezusa Chrystusa, a którą obdarza nas Bóg, miłości, która jest bezwarunkowa. Kiedy czytamy o miłości w Bożym Słowie, to myślę, że nie do końca rozumiemy słowa, które odnoszą się do miłości, dlatego że nasz język nie umie oddać do końca znaczeniu słowa miłość taką, jaką ma w oryginale, a więc w języku greckim, w którym został napisany Nowy Testament, bo język grecki na słowo miłość ma takie trzy określenia. Pierwszym określeniem miłości w języku greckim jest słowo eros, mówiące o miłości takiej erotycznej. Kocham cię, bo ciebie pragnę, kocham cię, bo mam pragnienia seksualne, a więc miłości, która czerpie korzyści. Drugi rodzaj miłości, który opisuje Nowy Testament, to jest filio, a więc miłości braterskiej, miłości, która powinna też charakteryzować się w naszych wspólnotach, miłości do drugiej osoby, ze względu na to, że jesteśmy braćmi, siostrami, bliźnimi w Jezusie Chrystusie, też jesteśmy w jednej rodzinie, a więc powinna nas charakteryzować ta miłość braterska i siostrzana oczywiście też. I trzeci rodzaj miłości to jest miłość agape, bezwarunkowa miłość, która została ukazana przez Boga w Jezusie Chrystusie, który umarł za mnie i za ciebie na krzyżu. Bóg nas kocha bezwarunkowo. Z miłości do nas oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, że Boże Słowo uczy nas, że miłość może mieć trzy takie znaczenia. Miłość erotyczna, miłość braterska i bezwarunkowa miłość, którą Bóg ma w stosunku do każdego człowieka, którego kocha bardzo mocno, bezwarunkowo. I taki przykład dwóch miłości, które omówiliśmy, a więc miłości takiej filio i miłości agape, mamy opisaną w Ewangelii Jana w 21 rozdziale, gdzie od 15 wersetu Pan Jezus, kiedy zjedli śniadanie, zadaje pytanie Szymonowi Piotrowi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci: czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Komentatorzy i tłumacze języka greckiego mówią, że w tym fragmencie właśnie jest opisane te dwa rodzaje miłości. Miłość filio i miłość agape, bezwarunkowej miłości. I miłość braterska, o którą pyta się Pan Jezus Szymona Piotra. Kochani, dzisiaj kończąc ten poranek ze słowem, chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy umieli w swoim życiu okazywać te trzy rodzaje miłości. Miłość taką erotyczną w stosunku do naszego małżonka, do naszej żony, męża. Miłość filio, czyli miłość braterską, która powinna charakteryzować się w naszych wspólnotach, i miłość agape, bezwarunkowa, którą też okazał w stosunku do nas Bóg poprzez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Radości w Panu, pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan pozwoli.